Dzień dobry, witam Państwa w programie Sesja. Tradycyjnie w tym właśnie programie omawiamy to, o czym będą dyskutować radni w czasie najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej w Radomiu. Dziś oczywiście Państwa i moim gościem jest przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, pan Dariusz Wójcik. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, 66. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w tej kadencji odbędzie się w najbliższy poniedziałek, oczywiście w tym miejscu, czyli w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9. Jeżeli czytam porządek sesji, to widzę jeden z punktów, który ostatnio był takim punktem zapalnym, czyli przebudowa drogi krajowej nr 12, 9 i 12 w Radomiu oraz budowa trasy NS, bo prezydent będzie informował na ten temat. No tak, pozwoliłem sobie wprowadzić taki punkt do porządku obrad, bo myślę, że mieszkańcy będą chcieli wiedzieć, na jakim etapie jest realizacja radomskiego programu drogowego, na jakim etapie jest realizacja NS-ki, na jakim etapie jest realizacja Alei Wojska Polskiego. Po to wprowadziłem, żebyśmy później nie byli zaskakiwani przez pana prezydenta, że ktoś nam wrzuci w ostatniej chwili jakiś punkt do porządku obrad, żeby nie będziemy mogli się do niego przygotować. W tej chwili mieszkańcy będą wiedzieli, że w każdej sesji taki punkt jest, będą mogli przyjść, zadać pytanie, co się dzieje z ich ulicą, na jakim etapie realizacji jest. No, pytali także na ostatniej sesji, bo byli w dość znacznej liczbie obecni podczas To była mieszkańców rzeczywiście danych ulic, którzy chcą wyjść z błota i tych bardzo serdecznie zapraszam, ale tych, którzy przyszli po to, żeby tutaj wzburzać jakieś awantury, czy rozpoczynać awantury, no, będę wypraszał, no bo jak sami wiemy, nie wszystkie osoby były związane z danymi ulicami, były tak zwani prowokatorzy, nie wiem przez kogo zaproszeni, czy przez część radnych, myślę, że nie przez pana prezydenta, ale to już myślę, że ta sesja przeszła do historii, każdy wyciągnął z niej wnioski i będziemy dalej procedować. Proszę powiedzieć, bo będziemy mieć także kolejną ważną kwestię, to jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach zmiany wieloletniej prognozie finansowej. I właśnie, może przy tym się zatrzymajmy. To także dopasowanie miało miejsce w ostatnim czasie. To jest punkt klasyczny, w którym prezydent chce zwiększyć zadłużenie o 11 milionów złotych. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. No my chcemy oszczędzać, my chcemy poczekać z wydawaniem pieniędzy, czy z takim jakby na ad hoc zadłużaniem miasta do momentu, kiedy zostanie rozstrzygnięta czy NS-ka, czy Aleja Wojska Polskiego. Tam będzie potrzeba dołożyć pieniądze. Myśli pan, że tak będzie? Ja jestem przekonany, że tak będzie, że tych pieniędzy, które są zapisane... Z NS-ki to, że tak, natomiast na Wojska Polskiego jeszcze nie wiem, patrząc, że te przetargi w całej Polsce firmy składają droższe oferty, będziemy musieli dołożyć, a szkoda by było, żeby te pieniądze, które otrzymaliśmy, rządowe, bardzo wysokie, przepadły. Proszę powiedzieć, 11 milionów złotych, dlaczego tak będzie? Przesunięcie to będzie w wieloletniej prognozie finansowej? Nie, no prezydent chce po prostu wprowadzić nowe zadania i zadłużyć miasto. Mojej zgody na to nie ma, zobaczymy jak pozostali radni, bo przecież ja mam tylko jeden głos. Będzie także, dokonacie Państwo podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy, czy miasta na prawach powiatu w tym przypadku, to jest na druku numer 555 i to jest pokłosie dopasowania tego, co będzie się działo u nas w Radomiu, jeżeli chodzi o okręgi wyborcze, do nowo podpisanej przez prezydenta Polski ustawy o ordynacji wyborczej. Taki wymóg także jest do końca marca, trzeba dopasować. To może jest dopasowanie do ilości mieszkańców w okręgach wyborczych, bo gdyby nawet nie była zmieniona ordynacja, to musielibyśmy to zrobić, tylko że troszkę niepokoi mnie sposób, w jaki to zostało zrobione, bo ktoś sobie zobaczył, ile w danym starym okręgu jest mieszkańców i w jednym okręgu odjął jednego radnego, w drugim dołożył. I dochodzi do takiej sytuacji, że w okręgu numer 1 wybieraliśmy 6 radnych, według tej propozycji wybieralibyśmy 5, a w okręgu numer 4 wybieraliśmy 6 radnych, a wybieralibyśmy 7. To była różnica między... Śródmieściem a Michałowem dwóch radnych. Jest to dużo. My proponujemy inne rozwiązanie, czy ja będę proponował jako przewodniczący rady, zobaczymy jak radni się do tego ustosunkują, ponieważ osiedle 15-lecia jest podzielone na pół. W okręgu numer 1 jest połowa osiedla 15-lecia i w okręgu numer 4 jest druga połowa osiedla 15-lecia, żeby całe osiedle 15-lecia była w okręgu numer 1 i wtedy, żeby było w okręgu tym pierwszym 6 mandatów, tak jak było Czyli do tej pory. Czyli status quo, żeby Dokładnie Czyli tak, żeby za pozostawieniem tutaj... tej liczby 6, 6, 6, Dokładnie 5 tak. plus 5. No bo to daje jakby mniej więcej równość, bo między radnymi jest 5 do 6 w danym okręgu, a tak to było między 5 a 7.
siódemką, jest to zdecydowanie zbyt duża różnica, ale też uporządkuje osiedle 15-lecia, bo w tej chwili część osiedla, mówię, wybierała radnych z jednego okręgu, a część osiedla z drugiego. Tak się dzieje od wielu tak się lat, działo prawda? Przez wiele lat, ale istnieje możliwość teraz dopasowania i ja będę taką propozycję składał. A czy radni ją zaakceptują? Zobaczymy. Proszę powiedzieć, będziemy mieli także wyrażenie zgody radnych na włączenie do obszaru Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Europark Wisłosan pod strefy Radom Nieruchomości położonej na terenie gminy miasta Radomia. Wszystkie nieruchomości, czy wszystkie działki, które wchodzą do strefy, jest to korzyść dla przyszłych inwestorów. No i myślę, że akurat w tym punkcie nie będzie dyskusji, tu będzie zgoda? Nie będzie problemu A żadnego. Czy będzie zgoda na wyrażenie zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego, czyli tak zwanego aportu do spółki administrator z siedzibą w Radomiu? I tu chodzi o kwestię związaną z odpowiednimi gruntami. No a to już jest inna sprawa, bo pamiętacie Państwo, 2 miesiące temu prezydent chciał zwężać ulicę Narutowicza. Jednym z argumentów było to, że brakuje miejsc parkingowych dla stadionu Mosiru Broni, tak? I co się w tej chwili stało, że po 2 miesiącach pan prezydent parking, który tam jest, Narutowicza decyzją radnych nie będzie zwężana, a chcemy likwidować parking, na którym w czasie jakichś meczów, uroczystości zatrzymywali się mieszkańcy Radomia. To jest parking u zbiegu ulic Chałubińskiego tak. I a po drugie, no i podobno tam ma administrator budować blok, mieszkania. Tylko że każdy, kto wie, ja tam się wychowałem, to wiem, tam przebiega linia energetyczna o wysokim napięciu, pole elektromagnetyczne, to kogo chcemy uszczęśliwić i wprowadzić do tego? Działka, o której mówimy, ma zostać aportem włożona, wniesiona administratora. Administrator prawdopodobnie miał w tym, czy ma w tym miejscu budować mieszkania. No, dziwne rozwiązanie, dlatego że po pierwsze stadion straci miejsca parkingowe, a po drugie miejsce dla bloku to jest, no, tam w pobliżu nie ma żadnego bloku. Także naprzeciwko zakładu energetycznego i tej linii, która jest naprzeciwko, to chyba nie jest to dobre miejsce. Mamy lepsze miejsca w Radomiu do wybudowania bloku niż środek miasta. I tu zgoda radnych będzie? Będzie dyskusja na ten temat. Znaczy, jestem po rozmowach klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Naszej zgody jako klubu nie będzie. Jeżeli chodzi o pozostałych radnych, nie wiem, nie rozmawialiśmy. Czyli rozumiem, że także jeden z ważnych punktów na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Będzie także mowa o ustanowieniu pomnika przyrody w formie ochrony, jeżeli chodzi o drzewo. To kolejna taka decyzja radnych, bo radni nawet nad takimi kwestiami muszą debatować. To jest bardzo ważna sprawa, czyli ustanowienie pomnika przyrody jak najbardziej jestem za, bo drzewostan w mieście trzeba chronić, ale jest też punkt o wycięcie pomnika przyrody i nie wiem, kto prezydentowi podsumował taki pomysł, ale jest to bardzo zły pomysł, bo w 2010 ja wróciłem sobie do historii, jak to drzewo zostało pomnikiem przyrody w Parku Planty. Pan Mirosław Rejczak wprowadził go to pod porządek obrad. Rada jednogłośnie wtedy uchwaliła, że ten klon jest pomnikiem przyrody i po 8 latach w tej chwili chcemy ten klon wycinać. No bez sensu, bo to jest stare drzewo, teraz są takie technologie, że można to drzewo poddać po prostu leczeniu. Jeżeli ono rzeczywiście choruje, to można to drzewo wyleczyć. No i na jakiej podstawie teraz w zimę ktoś stwierdzi, że to drzewo jest obumarłe, to ja nie wiem. Poczekajmy do wiosny, zobaczymy, gdzie ono puści liście, tak, gdzie ono będzie żyło. A tam, gdzie jest uschnięte, to trzeba po prostu przyciąć, wyprofilować, ale nie niszczyć czegoś, co jest pomnikiem przyrody, bo to jest bez sensu. Mam nadzieję, że prezydent nie będzie potrzebował zgody radnych, nie będzie to głosowane, że prezydent sam się wycofa, bo to naprawdę jest bardzo głupi pomysł. Z punktu widzenia nawet proceduralnego ważne dla naszych mieszkańców jest to, że radni zajmują się nawet poszczególnymi drzewami, jeżeli są pomnikami przyrody. Pomnika przyrody. Ale niewiele mamy pomników przyrody w naszym mieście i warto o nie dbać. Proszę powiedzieć, i wracam do harmonogramu najbliższej sesji, punkt, który został zdjęty z ostatniego posiedzenia na sesji zwyczajnej, czyli rozpatrzenie wniosku o odwołanie pani Wiolety Kotkowskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Radomiu. Ten punkt wrócił, nie wrócił, natomiast punkt dotyczący przewodniczących komisji. Panie rektorze, ja pracuję na podstawie dokumentów, które otrzymam od radnych. Moim zadaniem jest organizowanie pracy rady. Mam wniosek o odwołanie pani Wiolety Kotkowskiej. Nowy powstały klub chce zgłosić kandydata na przewodniczącego. Nie wiem jeszcze, kto to jest, dlatego że do mnie ta informacja nie wpłynęła, ale myślę, że chyba taka jest kolejność, bo najpierw trzeba odwołać dopiero. A to jest normalna, techniczna sprawa funkcjonowania rady. Ja bym tutaj się nie doszukiwał. Czyli powstał nowy klub i oczekuje pan? Tak, znaczy nie oczekuję. No, ten klub oczekuje, żeby być. Jestem od tego, żeby to wprowadzić do porządku obrad. Panie rektorze,
jest próba robienia halo z tego tematu. Ja przypomnę, że rok temu, dokładnie chyba o tej samej porze, no nie, w lutym, tak, koledzy z koalicji rządzącej ze swoimi koalicjantami próbowali odwołać mnie. Nawet wprowadzona została dyscyplina w sprawie głosowania w Platformie Obywatelskiej, co potwierdził mi jeden z radnych, bo przyszedł mój żonie sprzeciwko, ale wprowadzili mu dyscyplinę, później go na listę nie wpuszczą. Ja nie robiłem z tego halo, poddałem się weryfikacji i myślę, że tak samo będzie teraz. No to radni decydują o tym, kto ich reprezentuje. Ale punktu dotyczącego przewodniczącej komisji już nie ma. No bo nie wróciły do mnie. Ale... Jeżeli dostanę taką informację, że proszę wprowadzić do porządku obrad, to wprowadzę. Bo technicznie także tu informacja dla naszych mieszkańców. Oczywiście można wprowadzać punkty tuż przed rozpoczęciem obrad. Można, tylko że musi być zgoda większości bezwzględnej rady, czyli 15 radnych. Czyli ważne, że ta kwestia, a uważa pan, że powinna ponownie znaleźć się... Ja nie wiem, ja w tej sprawie nie chciałbym się wypowiadać, jakby tutaj sugerować kolegom radnym, co mają zrobić, to jeżeli wpłynie, to na pewno wprowadzę do porządku obrad i jeżeli będzie merytoryczne uzasadnienie, to będę głosował za zmianami. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za obecność w dzisiejszej audycji. Wszystkich państwa oczywiście zapraszamy na obrady Rady Miejskiej w Radomiu. Tradycyjnie w poniedziałek o godzinie 9:66 sesja Rady Miejskiej w Radomiu w tej kadencji 66 jest dla państwa otwarta tutaj przy ulicy Moniuszki 9. Wszyscy chętni mogą uczestniczyć i przypatrywać się temu, o czym rozmawiają, nad czym debatują i o czym decydują radni Rady Miejskiej w Radomiu. A dzisiaj gościem państwa, gościem moim w tej audycji był przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, pan Dariusz Wójcik. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Krzysztof Czaban, do zobaczenia za kilka tygodni przed zwyczajną sesją Rady Miejskiej w Radomiu.